Witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Ban. W dzisiejszym WOD kiedyś Hellcat z czasów swojej największej świetności do tego murowanka z czasów swojej największej świetności, a raczej z czasów, kiedy działy się naprawdę dziwne rzeczy na tej murowance, magiczne laski, dużo więcej przestrzałów, co będziecie mieli okazję za chwilę zobaczyć. Generalnie bitwa, jeśli chodzi o obrażenia, jest porywająca. Jeśli chodzi o samą akcję, no może być różnie, ponieważ wielu w przypadkach odbywa się w tym samym miejscu, to niszczyciel czołgów, także po co zmieniać pozycję. No i dość nietuzinkowe, rzadko spotykane zakończenie, także myślę, że warto obejrzeć do końca. Pierwsza różnica, zwróćcie na tą uwagę na tą górkę na murowance, aktualnie jej nie ma. Ona robi naprawdę świetną robotę, ponieważ mamy przestrzał praktycznie na całą mapę. Warto zwrócić uwagę, no w zasadzie pierwszy strzał, pierwszy frag. Warto zwrócić uwagę na to, że praktycznie na całą mapę, co będzie widać za chwilę, mamy przestrzał. Aktualnie jest to nieosiągalne i trzeba nieźle napocić, żeby znaleźć przestrzał między domkami, szczególnie na środku. W ogóle to ułożenie domków tutaj jest inne. Na liniach F i D przybyło zdecydowanie tych domków w wersjach aktualnych. No i uroki gry niszczycielem czołgów. On oczywiście jest mobilniejszy w tym momencie, szybciej skupia, ma mniejszy rozrzut działa przy obrocie kadłuba, przy obrocie wieży. Do tego samą wieżą rusza dużo szybciej. Mamy możliwość oddania pierwszego strzału. Zwróćcie też uwagę, że bazy są inaczej ułożone. Już drugi strzał w tym momencie, ISU-152, który znajduje się po lewej stronie, wyjaśnia przeciwnika. Tutaj nie ma tego wału, który oddziela domki od tego miejsca tutaj, także mam idealny przestrzał. Zwróćcie uwagę, on strzela na C6 teraz, czyli praktycznie pod bazę przeciwnika. Jest idealny, prosty przestrzał, także można, w zasadzie murowanka wtedy dawała dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o kampienie, szukanie przeciwnika i atak. Tu znów nie ma tych górek, które aktualnie są, w zasadzie w tym miejscu są trzy górki, tutaj ich nie ma, także po raz kolejny uzyskujemy przestrzał. W miejscu, w którym stoi nasz bohater, jest dość płasko i mamy tak naprawdę tylko możliwość wychylenia wieży, wyjazdu na płaski teren i oddania strzału. Tutaj była górka, za którą idealnie przy depresji Hellcata można się schować i nie trzeba aż się tak męczyć z przestrzałem. Jest znów Tiger 2, on dojechał na D5, mamy idealny przestrzał. W tym momencie został wyjaśniony, nasz bohater zdjął gąsienicę, także oczywiście obrażenia po podświetleniu. Po prawej stronie zwróćcie uwagę, jaka jest magia tego miejsca, kiedy w ogóle ta fałka się wyświetliła. Praktycznie jak już dojechała na miejsce na odległość może 100 metrów wcześniej, dojechała tutaj niezauważona. Aktualnie mamy tutaj górki, które bardzo utrudniają życie i dużo trudniej jest tutaj się strzelać. Tutaj przeciwnik gra bardzo ofensywnie, atakuje przed siebie. Także nasz bohater ma bardzo łatwe strzelanie. Warto wspomnieć, że nim jest Die Happy, gra w plutonie z dwoma innymi Hellcatami. Jajogłowy Sheldon Cooper już jest w garażu, już może grać inną bitwę. Wynik 6-9, także mimo dobrej gry naszego bohatera, który wspiera ogniem wszystko, bitwa zapowiada się na przegraną. W tym momencie Churchill 7 otrzymuje trafienie, za chwilę otrzyma drugie, być może uda się postawić na gąsienicy. Nawet nie było takiej potrzeby, już mamy 8-9, także wynik zbliża się do równego. Co więcej, co warto wspomnieć, to nie jest bitwa na szóstych poziomach, tylko na ósmych, także najbardziej zabójcze tiery dla Hellcata. Oddaje strzał taki, no umówmy się, bardzo mało było widać. Jeszcze wieża była okrągła, także musiałby trafić w garnek, czego nie zrobił. Także pocisk zmarnowany, zostało mu jeszcze 12 zwykłych pocisków, 4 pociski premium, Hellcat ma 30 pocisków, nie ma lornetki, ma tylko i wyłącznie siatkę, czyli korzysta z tego, co wykryją przeciwnicy. Mamy T29, które w tym momencie otrzymuje pierwsze trafienie. Zobaczmy, jak to wyglądało, jeśli chodzi o pociski. 240 średnich obrażeń, 160 penetracji na zwykłym pocisku, 243 na pocisku premium. Zostają jeszcze 2 pociski premium. Pierwszy umieszczony w celu, być może, miejmy nadzieję, że uda się umieścić też drugi. Przeciwnik znika, bohater postanowił oddać strzał, no i zbliżają się kolejni przeciwnicy. MX-12T przed chwilą był pełny, w tym momencie już ma tylko 50%
życia, no i ta górka jest po prostu, jest marzeniem wszystkich na Murowance teraz po prostu skampić się za nią i jest po zawodach. Udało się podpalić AMX-12T, został wykończony, zostało tylko 10 zwykłych pocisków, tam naciera VK 3002D, do tego Carnavon, poprawy jeszcze T34-2, także cała tak naprawdę śmietanka, siódemka i dwie ósemki. Carnavon pokazuje się bokiem, niestety znika 10 do 12, tam jeszcze po prawej stronie na linii 0 mamy czołg ciężki, niszczyciel czołgów, zaraz się dowiemy, kto tam jest. Carnavon otrzymuje trafienie w bok tych obrażeń, na pewno jest już mnóstwo, co prawda jeśli chodzi o wykończonych przeciwników, nie ma tego aż tak dużo i o tym mówię od razu, ale nie tutaj jest najważniejsze, ponieważ lepiej zrobić dużo obrażeń i niech inni wykańczają niż na odwrót. Otrzymuje kolejne trafienie, jest na gąsienicy, nie ma zestawu naprawczego, nie ma szans się naprawić między strzałami, także w tym momencie dla Carnavona to już jest, przepraszam, no jednak koniec gry, myślałem, że w ogóle nie wstanie z tej gąsienicy, zostają 4 pociski. Tutaj nadjeżdża T34-2, które pokazuje bok, także otrzymuje pewne trafienie, zostaje mu tylko 141 punktów życia, także tak naprawdę jeden strzał naszego bohatera wyjaśni sytuację. W tym momencie mamy jeszcze 2 pociski i do wykończenia AMX-a M445, T28 prototyp i T29, czyli same wyższe tiery. Jednak najważniejszym problemem w mojej ocenie jest brak amunicji. AMX otrzymuje trafienie, Hellcat również, to jest pierwsze trafienie w tej bitwie, także unikał pocisków nieprzyjaciela jak tylko mógł. Po raz kolejny się wymieniają, no i naszemu bohaterowi zostają 2 punkty życia, zostaje wykryty, także zostaje KW-4 i Hellcat na prototypa i T29. Zaraz zobaczymy, co wykombinują. My tak patrzę na tą wieżę, która się przesuwa i po prostu zazdroszczę, aktualnie w Hellcacie ten obrót jest naprawdę tragiczny. No i zwróćcie uwagę, że nasz bohater kompletnie nie ma amunicji. Pojawia się tutaj T29, on ma dość mało punktów życia, także KW-4 powinien sobie z nim poradzić, szczególnie, że T29 nie będzie grał tutaj na wieżę. Jeden z plutonowych pisze, o mój Boże, wykończ go, KW-4 otrzymuje tam trafienie. No jeśli chodzi o walkę z prototypem, to może być tak naprawdę różnie. Po raz kolejny KW-4 otrzymuje trafienie. Nasz bohater nie ma amunicji, także nie jest w stanie w jakikolwiek sposób mu pomóc. Gdyby tej amunicji było jeszcze 5-10 pocisków, to mógłby spokojnie sobie objechać KW-4, mógłby tankować, on zadawałby obrażenia. KW-4 już dość mocno tak naprawdę zniszczony, także ile tam jeszcze, no, a T28 prototyp ma 100% punktów życia, także tutaj gracz wykazał się naprawdę bardzo dużą, być może był na awku, być może wykazał się dość dużą inteligencją i oszczędzał te punkty życia, może nie inteligencją, bo to nie świadczy o inteligencji, a o wprawnej grze, kurczę, troszkę chyba za daleko wnioski. W każdym razie ma 100% punktów życia przeciwko 2%, czyli 23 punktów życia naszego sojusznika. W tym momencie już 0, także zostaje pełny T28 prototyp na Hellcata, który nie ma amunicji i ma tylko i wyłącznie 2 punkty życia. I znów z pomocą przychodzi ta magiczna górka, ponieważ nasz bohater się za nią chowa. Prototyp to oczywiście wolny niszczyciel czołgów, także Hellcat może sobie pozwolić, nawet gdyby nie przytulił się do żadnej ściany albo do linii, to nasz bohater by mógł go do końca bitwy, czyli przez 6 minut i 10 sekund objeżdżać w kółko i nie byłoby z tym żadnego problemu. Jednak plan jest troszkę inny, także nasz bohater chowa się za tą górką jak tylko może. Prototyp w tym momencie nie ma przestrzału, a nasz bohater spokojnie rozpędza się 50 na godzinę. Za chwilę będzie 55. No niestety, traci prędkość. Mamy tutaj, zwróćcie uwagę, jak tutaj było płaściutko, no po prostu nic, tylko stać niszczycielem i strzelać. I myślę, że właśnie dlatego starsi gracze mają problemy na nowej murowance, ponieważ magiczny lasek naprawdę robił robotę. Tutaj idealne przestrzały, nic tylko stać i strzelać. Nasz bohater zrobił w tym momencie, zabił 5 przeciwników, zrobił bardzo dużo obrażeń jak na 6 poziom. Był Achilles w ostatnim odcinku Mistrzowskich Bitew.
Także już mówię, że tutaj jest więcej obrażeń niż było na Achillesie z aktualnego patcha. I w zasadzie co, mogę nie przedłużając spokojnie powiedzieć, że nasz bohater zamierza zdobyć bazę i jeszcze bardziej nie przedłużając, to oczywiście mu się uda. Możemy bardzo odważnie w zasadzie powiedzieć, że Hellcat został bardzo osłabiony od tamtego momentu i jeszcze bardziej osłabiony, kiedy weszła nowa fizyka. Kiedyś potrafił zaprzeczyć prawom fizyki, był bardzo zwrotny, szybko strzelał wieżą. Die Happy pisze, że zrobił 5855 obrażeń, już mówię, że jest minimalnie więcej. No i co, zdobywamy bazę, prototyp tak naprawdę nie ma szans, znaczy ma jakieś szanse na powrót, ale chyba się nie decyduje. Możemy spokojnie powiedzieć, że jest po bitwie. Ja zapraszam Was do tabeli wyników. Chciałbym powiedzieć, że jest dużo do powiedzenia, jednak tutaj tak naprawdę nie jesteśmy w stanie po tych wynikach sprawdzić nic. VOD Replays wtedy nie działało jeszcze tak jak teraz, jednak wierzę w opis, że zrobił 6106 obrażeń, zabrakło amunicji, co widzieliśmy, jeden przeciwnik został i zwycięstwo, co ciekawe, nie w bitwie spotkaniowej. Obronie tutaj też praktycznie nic nie można powiedzieć, 5 zabitych przeciwników. Do tego mamy 30 strzałów oddanych, 29 dosięgnęło celu, no i ciężko powiedzieć, ile go spenetrowało. Doświadczenie za tą bitwę 3124. Wszystko w odcinku. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, do lajkowania materiału, subskrypcji kanału i zapraszam również na streamy, które odbywają się w miarę regularnie o różnych porach dnia. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam serdecznie. Bane.